Chciałbym Was zaprosić na moją najnowszą wystawę, tym razem w Czechach, w Libercu, w Naukowej Wojewódzkiej Bibliotece. Ta wystawa jest efektem wieloletniej współpracy Bibliotek w Jeleniej Górze w Libercu w ramach Euroregionu NYSA. Od ponad 20 lat organizujemy różne imprezy, kongresy, wydajemy wspólnie wydawnictwa, konkurs plastyczny, a ta wystawa to jest nasz debiut, jeżeli chodzi o taki sposób działalności. Na wystawie prezentuję około 30 prac wykonanych w technice akwarelowej, ewentualnie podpierając się gwaszem. Materiał, którego użyłem, jest niejednorodny, ponieważ akwarele są zarówno na papierze, jak i na tynku, co jest moim autorskim pomysłem. Ta wystawa to jest nasz debiut, jeżeli chodzi o taki sposób działalności. A stało się to dlatego, że znalazł się wspaniały artysta, który jest zakochany w czeskich terenach i zagrał nam tutaj wspólny temat. Przez rok przygotowywał swoje prace, a my przez rok ustalaliśmy termin. Tematem głównym wystawy są domy przysłupowe występujące na trójstyku trzech państw, czyli Czech, Niemiec i Polski, z nastawieniem w większości ze względu na lokalizację tej wystawy na Czechy. Obrazuje tutaj całą architekturę łużycką, jak i część architektury sudeckiej, która występuje w tym regionie. Malowanie miejsc, które już nie istnieją, jest moim hołdem wobec historii, która zatoczyła tak szeroki krąg, że wymazała te miejsca z krajobrazu, który nas otacza. Zarówno są to miejsca na terenie Polski, w Worku Turoszowskim, jak i tutaj na terenie na pograniczu czesko-niemieckim. Ta wystawa jest dokumentalną rejestracją zabytków architektury drewnianej, architektury przysłupowej w głównej mierze. Chodziło mi o to, żeby oddać charakter tego budownictwa, dodając tylko i wyłącznie delikatne elementy artystyczne. Ja myślę, że to jest początek nowej drogi. Chcemy tę wystawę pokazać również w bibliotekach niemieckich. Myślę, że pierwszy krok został zrobiony i on wytyczy kierunek i pokaże innym bibliotekom, innym instytucjom w Czechach i w Niemczech, że warto zainteresować się polską sztuką, polskimi artystami. Pomysły rodzą się na bieżąco, nawet tutaj podczas tej wystawy powstało kilka, ale nie będę zdradzać szczegółów. Zobaczycie Państwo, jak będziemy się rozwijać w tej współpracy dalej.